Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest Q&A. Na tym filmie, który wam się tutaj wyświetla, kazałam wam zadawać pytanka do tego Q&A, no i dzisiaj właśnie będę na nie odpowiadać. A jeśli nie odpowiedziałam na jakieś twoje pytania, to prawdopodobnie się powtarzają, bądź wystąpiły już w poprzednim Q&A, ponieważ to jest w sumie, no, drugie Q&A na tym kanale. Więc wszystkie linki macie oczywiście w opisie, a ja oczywiście zanim zacznę odpowiadać na wasze pytanka, chciałabym jak zawsze podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to MambaXD17, Agnieszka Gawlik oraz Michalina Leszczuch. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwona. Dobra, a ja oczywiście sobie screeny porobiłam. Pierwsze pytanie jest od Ducha. Duchol właściwie. Czy jak na razie jesteś dumna z tego, co osiągnęłaś na YouTubie? Szczerze, jestem naprawdę bardzo dumna. To jest jedna z rzeczy, której jestem naprawdę najbardziej dumna w moim życiu. Jedna z wielu. I mam nadzieję, że będzie tylko jeszcze lepiej i jeszcze lepiej, więc tak, jestem. Kolejne pytanka pochodzą od Chrupki. Z jakimi influ masz najlepszy kontakt? Trudno mi powiedzieć, czy znam jakiegoś influ tak bardziej, takiego większego, bo nie wiem, co myślicie, że już ktoś jest influ, czy po prostu ktokolwiek to nagrywa, czy jak, no ale powiedzmy, że najlepszy mam z Zigim, no bo właściwie z Zigim mieszkam i to jest mój chłopak. Z którym modem najlepiej się dogadujesz? No wydaje mi się, że i tak najbardziej z Zigim, no bo ponieważ właśnie to jest mój chłopak, a poza nim to powiem wam, że bardzo różnie, bo naprawdę zależy od sytuacji. Z niektórymi czasem bardziej, z niektórymi czasem mniej. Jaka rasa jest twoją ulubioną w realu? Nie wiem, czy to pytanie było na w zeszłym roku, bo coś mi się kojarzy, że chyba było, ale nie jestem pewna, dlatego odpowiem na to pytanie. W sumie to nie wiem, jaka jest moja ulubiona rasa, ale mega, mega polubiłam, między innymi też przez SSO, American Paint Horse. Naprawdę strasznie mi się podobają te maści i tak dalej. Nie wiem, no lubię też Arabki, ale nie jakoś tak bardzo, żebym na przykład chciała mieć Araba. Ja po prostu lubię konie, które mają spoko budowę, a tak naprawdę nie mam konkretnej i chyba nie będę mieć jak na razie. Czy będzie kiedyś seria z wspierającymi? Tak właściwie, to już jest seria z wspierającymi. Jest to ocenianie stajni widzów. Na początku ta seria była ogólnie dla widzów, a teraz trochę ewoluowała dla wspierających i właściwie od jakiegoś pół roku albo i więcej uczestnicy to są sami wspierający, więc można powiedzieć, że to jest seria ze wspierającymi. Czy zrobisz kiedyś jakieś spotkanie z widzami? Bardzo, bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy to jest spoko tak organizować takie rzeczy, znaczy zależy. Robiłam spotkania z widzami na Kawaliadzie. Ja po prostu na przykład mówię, że jestem na takim evencie konnym, jestem tu na jakimś evencie i może cię podbijać, bo wydaje mi się, że takiego typowego spotkania z widzami, no nie mam jeszcze jak zrobić, bo mam po prostu za mało widzów, więc nie wiem, na przykład, że spotykamy się, no, w Warszawie w jakimś, nie wiem, galerii czy coś, no to bez sensu. Wydaje mi się, że lepiej przynajmniej na tę chwilę robić takie coś, że o, będzie jakiś event konny, jak Kawaliada, czy w ogóle jakiś inny event i ja tam będę, jeśli będziecie chcieli, to podbijajcie i tak dalej. Ja zawsze takie info daję na Instagrama, więc zapraszam na mojego Instagrama, oczywiście macie link w opisie. Jaka jest twoja ulubiona przekąska? Najlepsze jest to, że przy takich różnych pytaniach, jak dochodzi do pytania, to po prostu mam pustkę w głowie. Jezu, ja wiem, wiem co! W sensie w ogóle ostatnio też odkryłam Doritosy o smaku pizzy, tylko że one nie są chyba w Polsce, nie ma takich. Wróciłam w ogóle z Niemiec i teraz to nagrywam. Miałam to nagrywać wcześniej, ale nagrywam to teraz, bo mam chwilę. Ale są w Polsce takie chipsy nowe, które są z ciecierzycy i one są w ogóle takie falowane, takie ten. Na pewno znajdę jakieś zdjęcie tego i to nie jest żadne lokowanie produktu absolutnie, ale one są zarąbiste. Prawdopodobnie są zdrowsze, przynajmniej mam taką nadzieję, mój mózg mi tak podpowiada i po prostu, no, uwielbiam je. Graty wyjazd do USA, mam nadzieję, że dobrze spędzisz te chwile. Dziękuję ci bardzo, Chrupka, serduszko dla ciebie. Ja też mam nadzieję, że wszystko będzie super i wszystko będzie fajnie. Kolejna osoba, która zadawała pytanka, jest to Kokos i pierwsze pytanie brzmi, jak byś nazwała swojego konia? Myślałam o tym długo i wydaje mi się, że Lighty to by było spoko. Koń w bałach się nazywał Lighty, tylko że to by musiał być kasztan i po prostu wydaje mi się, że to by było fajne nawiązanie do Zygzaka. Mimo że moim ulubionym koniem by był Izabel, jakby to jest moja ulubiona maść, tak bym nazwała konia po prostu, który jest kasztanem. Może jakby był Izabelkiem, to też, bo Lighty też by do niego pasowało, ale jakoś nie wiem, wyobrażam sobie Zygzaka jako konia, jako kasztana bardziej. Piszcie w ogóle, co o tym sądzicie, o tym imieniu. Czy lubisz serial Ania, nie Anna, a jak tak, to jaka jest twoja ulubiona postać? Nie mam pojęcia, co to jest za serial. To jest chyba serial Ani z Zielonego Wzgórza, ale
Nie mam pojęcia, bo go nie oglądałam. Ile razy spadłaś z konia? Tak szczerze, to chyba jestem jedną z nielicznych jeźdźców, która wie, ile razy spadła z konia, tak mniej więcej. No na pewno spadłam 2, ale na pewno na obozie w ogóle, jak byłam na srebrnej odznace, to spadłam chyba z 5 razy z konia i to był w ogóle 5 razy w 7 dni, z tego co pamiętam, ale głównie przez hucułki. W ogóle te hucułki, na nich za bardzo ludzie nie jeździli, bo miały przerwę i one były takie niewyżyte, że to była tragedia. Menada czy menda? Oczywiście, że menda. Pokaż swojego ulubionego szlejcha. Dobra, jestem i chyba przyniosłam mojego ulubionego szlejcha. Tak mi się wydaje. Ja szlejchy mam mało, co prawda. Nie wiem, chyba z 12 czy coś, chociaż musiałabym policzyć, ale teraz mi się nie chce. A mimo wszystko moim ulubionym szlejchem chyba jest ta pani. Proszę bardzo. To jest Andaluz, z tego co pamiętam chyba. Uwaga, czy złapie ostrość kamera? O, złapała! No tak czy siak ta pani. O nie, nie łap kamerę na mnie. Ona ma tutaj jeszcze takie kropeczki. Ale ja ją kupiłam z tego co pamiętam rok temu, jak zdawałam licencjata. Po prostu sobie kupiłam w nagrodę tą właśnie andaluzkę i mega mi się podoba. To tyle, pozdrawiam. Ja też cię oczywiście, Kokosku, pozdrawiam. I trzymam kciuki, żebyś uzbierała na konia. Bardzo ci dziękuję, ja też trzymam kciuki. I kolejna osoba, która zadała pytanka, jest to Koniara Gumiel i dodała notkę: każdy wysłuchuje się, co mówi Flatter. Ja oglądam na zdjęcie i pluszaki. Zdjęcie w ogóle, odnośnie tego zdjęcia jeszcze dalej było pytanie. Na nie oczywiście później odpowiem. A jeśli chodzi o pluszaki, to tak, ja mam bardzo dużo pluszaków. Tam też jest mega dużo pluszaków. Ja uwielbiam akurat pluszaki. Ja w przyszłości mówię, że generalnie ja będę musiała mieć oddzielny pokój tylko na pluszaki. Ulubione zwierzę poza koniem, królik zdecydowanie. Ulubiony koń, jakiego na razie poznałaś? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że to będzie Dorotka, bo po prostu z Dorotką najwięcej przeszłam i tak naprawdę najwięcej się nauczyłam. Z nią startowałam swoje pierwsze jakieś poważniejsze zawody. Z nią też zdałam brązową odznakę. Macie tutaj kilka moich zdjęć z Dorotką. Chyba taki największy sentyment mam po prostu do tego konia. Mimo, że naprawdę to była kapryśna klacz i ja nigdy nie chcę mieć klaczy. Śmiesznie będzie, jak skończę z klaczą, ale nie chcę mieć nigdy klaczy. Jakoś, kurczę, fajnie nam się współpracowało mimo wszystko. Ulubiony pluszak. Uwaga, jeśli chodzi o sam wygląd, to pokazałabym wam innego pluszaka, ale ze względu na ważne bardzo rzeczy, moim ulubionym pluszakiem jest to Łatek. Proszę państwa, to jest Łatek i to jest piesek, którego dostałam, jak miałam 3 latka, więc generalnie ten pies ma 20 lat. O mój Boże, ale ty jesteś stary. Tak, możecie przez to zgadnąć mój wiek, o którym mówiłam w sumie rok temu na Q&A, ale to jest po prostu piesek, którego zawsze wszędzie zabierałam, zawsze, na każde wycieczki, wszędzie. I nie wiem, czy go wezmę do USA, bo się zastanawiałam nad tym, ale szczerze ja się boję po prostu, że go przez przypadek zgubię czy coś, bo teraz już dla mnie on jest po prostu taki ważny, że teraz naprawdę boję się autentycznie, że coś się z nim stanie, jak lecimy do USA, bo wiadomo, dużo różnych rzeczy, więc nie wiem, fajnie by było, ale zobaczymy, czy pojedziesz ze mną. O! I jest właśnie pytanie, co to jest na tym obrazie, bo przypomina lekko zad konia, lekko chrapy i się nie orientuje. Generalnie są chrapy konia i ja też wam zrobię zdjęcie i po prostu to zdjęcie wam pokażę, bo nie chcę psuć teraz chociaż czekajcie, jak zrobię tak, to nie zepsuję kadru, bo to wróci. Ale o kurde. Dobra, nieważne, to jednak wam zrobię zdjęcie, wiecie. Jesteś cudowna, Flatter, nie zapominaj, dziękuję ci bardzo i piękna tęcza z serduszek, naprawdę też pozdrawiam Koniara. I oczywiście mamy kolejną osobę, jest to Raven Tokyo. Do jakiego stanu w USA lecicie? Więc tak, na początku lecimy do Chicago. W ogóle, jaki to jest stan? Nevada? Indiana! Sama jesteś Indiana. O, ja tak znam te wszystkie stany przez... Nie mówiłam tak ani razu. Illinois. A do ilu stanów? Nie będę ich teraz wymieniać, bo generalnie plan jest taki, bo nie wiem, czy wiesz właśnie, że my nie lecimy tylko do jednego stanu, tylko będziemy podróżować praktycznie prawie przez całe USA, bo będziemy jechać drogą 66 z Chicago do Los Angeles i później z powrotem i będziemy mijać mniej więcej około w 10 stanach tak ogólnie będziemy, więc no tak. Oczywiście będą vlogi z tego, będą vlogi na moim kanale, konkretnie tematyczne. Będą vlogi z całej podróży u Ziggy'ego i macie oczywiście link w opisie i tutaj i wszędzie, więc wbijacie do Ziggy'ego, bo tam naprawdę będzie bardzo dużo kontentu też właśnie z tego USA. Jaki jest twój ulubiony event w SSO? Jaki jest mój ulubiony event? Ja to mówiłam na odcinkach. W sensie bardzo lubię zimową wioskę, uwielbiam ją, ale chyba coś przebiło zimową wioskę. Ale nie wiem, czy to było ekwestriańskie to święto.
Wydaje mi się, że mimo wszystko zimowa wioska. Masz rodzeństwo? Tak, mam brata młodszego. Kolejna osoba, ja w ogóle mam tutaj niki, bo niki na YouTubie mogą być inne niż jak macie później, bo wiecie, bo YouTube w którymś momencie te niki wybrał i te nazwy mogą się różnić. Zresztą zobaczycie na screenach. Tak czy siak mamy Sienna der Lound 1698 albo 1698. Tak czy siak, po pierwsze pisze miłego pobytu w USA, bardzo ci dziękuję. I jaki jest twój ulubiony teren w SSO? Wioska, pięknego ogoda i na pewno dziki las. Uwielbiam to po prostu, ten teren. Masz może jakiś pomysł na nowe aktualizacje w SSO? Myślałam o lążowaniu, ale jak już to nagrywam, to lążowanie już jest w grze, co ciekawe. Znaczy było na święcie tym westernowym, w sumie teraz go niby nie ma, ale prawdopodobnie to dadzą na stałe, więc tego bym już nie powiedziała. Ja bym chciała, żeby można było odgonić konia od siebie, bo to się przydaje na przykład jak jest się nachowanym. Jeśli oglądaliście o 13 odcinek Schowanego, to wiecie, że tak też mówiłam na tym odcinku i dlaczego, więc zapraszam oczywiście, jeśli nie widzieliście, ale to odwoływanie konia też by było spoko. Nie wiem, wydaje mi się, że fajne by były napierśniki i te sprawy, ale chyba czytałam, że to ma przyjść tak naprawdę do SSO, więc zobaczymy. Jeśli chodzi o funkcje jakieś i rzeczy w SSO, jest coraz więcej tych rzeczy i coraz bardziej mi się podoba, tylko nie postacie. O, mam pomysł na aktualizację taką, żeby naprawili te postacie. Kolejne pytanka mamy od Lucy8253. Czy spotkałaś się kiedyś z jakimś SSO-owym youtuberem na żywo? Jeśli Kajtek jest youtuberem według was SSO-owym, bo on w sumie nagrywa filmy SSO-owe, a nie jakby jest youtuberem, to tak, to spotkałam się z Kajtkiem i jeśli Ziggy się zalicza do SS-owych youtuberów, bo nagrał dwa odcinki, to też z nim. Którego SS-owego youtubera najbardziej lubisz? Jeśli chodzi o oryginalność, bo najbardziej zawsze patrzę na oryginalność i na pomysłowość, to wydaje mi się, że Kremówka jest po prostu takim moim ulubionym youtuberem, mimo że naprawdę nie oglądam za dużo tych filmów, ale czasem jak właśnie znajdzie czas jakiś czy coś i patrzę i zawsze Kremówka ma coś ciekawego, nie odejmując innym youtuberom oczywiście, tego. Moim zdaniem. Pozdrawiam i życzę miłego wyjazdu do Niemiec i USA. Dziękuję ci bardzo. Z Niemiec już na szczęście wróciliśmy. O, Sekaj zadała bardzo fajne pytanka i pierwsze z nich jest chyba jedno z najciekawszych. Jaka była twoja najbardziej przypałowa sytuacja związana z końmi? Jeśli oglądaliście film z terenu z GoPro, to widzieliście fragment, gdzie mi się spłoszył koniek. Byliśmy same w terenie, ale ja tą historię już kilka razy opowiadałam. Ale mimo wszystko, to nie jest najbardziej przypałowa sytuacja z końmi, według mnie, bo przypomniało mi się, przynajmniej wtedy, na ten moment, to było dla mnie straszne i to było dla mnie strasznie stresujące i dla koleżanki, bo byłam z koleżanką i uwaga, były takie w stajni dwa kucyki, które zawsze były w miarę spokojne i mieliśmy takie zaufanie mega do nich i my z koleżankami z jakiegoś powodu wpadliśmy na to, że ej, idziemy teraz po jeździe czy tam przed jazdą. Chodziło o to, że byliśmy w stajni i konie nie jeździły, wszystkie stały w boksach akurat i wymyśliłyśmy, żeby pójść do boksu i pojeździć na tych dwóch kucykach w tym boksie, bo te dwa kucyki akurat miały taki duży wspólny boks i one były razem w tym boksie i wymyśliliśmy, że jedna usiądzie na jednego, druga na drugiego i sobie pojeździmy w boksie. Wow, wiem, ekstra, po prostu rozrywka. Tak czy siak, zrobiliśmy to i jeździmy sobie, jeździmy i nagle przychodzi mąż właścicielki, tak z dupy w ogóle, bo nikt się tego nie spodziewał, bo oni gdzieś jedli coś w domu czy coś, nie mam pojęcia, ale i on akurat wszedł i akurat szedł obok tego boksu i się tylko na nas spojrzał i nasze oczy się spotkały. Zawiesiliśmy się na chwilę wszyscy i te konie i my na tych koniach i on i po prostu on poszedł dalej, jak już poszedł dalej i zniknął nam jakby z oczu, to powiedział: strzeć się z tych koni dopiero, ale takim spokojnym głosem, więc mieliśmy takie okej, ale byliśmy tak zesrane naprawdę, że to mi się po prostu przypomniało. To chyba była taka najbardziej przypałowa rzecz. Jakie było twoje największe marzenie w dzieciństwie? No, żeby mieć konia i żeby pojechać do USA, więc w sumie to samo co teraz, z czego jedno to marzenie się niedługo, bardzo niedługo spełni, więc się mega cieszę. I mam nadzieję, że to drugie też się kiedyś spełni. Jakiej cechy ludzkiej nie lubisz? Wydaje mi się, że najbardziej nie lubię, jak ktoś jest nieszczery po prostu. Jak w ogóle można kłamać tak w oczy i jak po prostu, no, dla mnie to chyba jest najgorsze takie. Taka wredność też i tak dalej, no ale też można dużo wymieniać, ale wydaje mi się, że najważniejsze to jest nieszczerość, bo dobra, ktoś może być chamski, no ale przynajmniej jest z tobą szczery i cię nie oszukuje, więc to chyba ta szczerość jest najgorsza, tak mi się wydaje. Do czego nikt nigdy cię nie zmusi? Powiedziałabym, że do zjedzenia gówna, ale w sumie nie mam pojęcia, bo jakby zastanawiam się, czy bym za $1 000 000 zjadła gówno i w sumie się zaczynam zastanawiać, więc jakby nie zjadłbyś gówno za $1 000 000? No
proszę cię. Dobra, do zrobienia krzywdy w sumie jakiemuś zwierzęciu, to jest dobre pytanie. Dobra odpowiedź, dobrze Ziggy poszedł w sumie w to coś. Mogę tak powiedzieć w sumie, że jakby ktoś mnie zmusił, żeby zrobić krzywdę jakiemuś zwierzęciu, to bym tego nie zrobiła. Czego żałujesz? Szczerze to ja nie żałuję niczego w moim życiu, nawet jak to są złe rzeczy, bo wydaje mi się, że te złe rzeczy muszą wpłynąć później na te później i chodzi o to, że nie ma co rozmuchiwać przeszłości, bo ważne jest to, co zrobimy w przyszłości i teraz, więc niczego po prostu nie żałuję. Hałasuje ci coś za oknem? Jeśli tak, to co? Aktualnie to nie, więc nie, nie hałasuje. Dziwna rzecz, którą kiedyś robiłaś. Nie mam kompletnie pomysłu na to pytanie, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? To posiadanie konia się liczy, bo to jest jakaś zmiana w życiu, więc w sumie tak. Zrobiłaś sobie coś kiedyś spadając ze schodów? Nie wiem, czy ja kiedyś spadłam ze schodów. W sensie spadłam, ale nie wiem, czy ze wszystkich schodów. Jakby z kilku schodków spadłam, ale chyba nie z takich całych z góry na dół, więc raczej sobie nic nie zrobiłam. Masz jakieś nietypowe zainteresowanie? No nie wiem, czy to jest nietypowe zainteresowanie, ale w sumie dla dziewczyny w moim wieku i generalnie dziewczyny, to wydaje mi się, że zainteresowanie i taka fascynacja właśnie autami, w ogóle tą animacją i tak dalej, bo ja w ogóle kocham jakieś ciekawostki i tak dalej i te postacie i w ogóle oglądać też jakieś edity, jakieś fanarty. O, robienie edytów to jest nietypowe, nie wiem, ale jeśli tak, to to też może się zaliczyć, więc tak, jeśli chodzi o to, to może i to. WhatsApp czy Messenger? Messenger, nie używam WhatsAppa w ogóle. Czy kiedyś coś złamałaś? Złamałam ten palec, tutaj dokładnie, może nie tym wam palcem będę pokazywać, tutaj dokładnie złamałam ten palec i to było w szkole, jak grałam w ręczną, po prostu ktoś mi rzucał piłkę i ta piłka idealnie od tego palca się odbiła. I na początku w ogóle myśleli, że mam go wybitego, WF-iska już mi chciała nastawiać, ale nie była pewna, więc go nie ruszała i pojechaliśmy do szpitala i się okazało, że był złamany, więc Bogu dzięki, że ona mi nie próbowała tego nastawiać, bo po prostu ja bym chyba umarła. Później złamałam ten palec, zaraz obok tego. Ja już się wtedy bałam, bo to był rok po roku. Ja już się bałam, że po prostu ja muszę złamać wszystkie palce po kolei rok w rok, ale na szczęście to się zatrzymało na tym drugim. I złamałam ten palec w tym miejscu. To było jak spadłam właśnie z konia i spadłam z Dorotki. Komputer czy laptop? Komputer zdecydowanie. Ile lat jesteś z Ziggym? 5,5. Ale lat, co 5 lat, ale jeszcze nie całe 6. Czy w przyszłości planujesz mieć dzieci? Nie, nie planuję. Planuję mieć mnóstwo zwierząt, ale nie dzieci. Co byś robiła w życiu, gdyby nie konie? No, wydaje mi się, że dalej rysowała i malowała. Zajmowałabym się sztuką, bo generalnie też bardzo lubię rysować i malować. I też chodzę do szkoły plastycznej? Na studia artystyczne. Boże, co ja gadam, do szkoły plastycznej? Ja już nie wiem, ile mam lat po prostu. Już jestem nawet na magisterce. Ja zaraz w ogóle skończę studia i nie wiem, co będę robić, ale pewnie sztuka. Ulubiona herbatka? Ja lubię bardzo te smakowe. Chyba najbardziej takie pomarańczowe albo brzoskwiniowe, coś w tym stylu. W te takie smaki idę. Co myślisz o Fartek, Faustyna i Bartek z Gen Z? Czy lubisz ten ship? Znaczy dla mnie to jest bardziej Beka ship, ale nie wiem, czy dojdzie do skutku. Z tego co wiem, to oni chyba teraz już są oboje wolni, ale no nie wiem, jakoś w to nie wierzę, że mogliby być razem, chociaż nie mówię, że na 100% nie, ale szczerze to ja ich jakoś mega nie shipuję. Czy ktoś z twojej rodziny oprócz ciebie jeździ konno? Nie. W sensie mam kuzynkę, która zaczęła jeździć, ale no tak to nie za bardzo. Przynajmniej z takiej bliższej rodziny to nie. Czy jak będziesz kupować konia, to źle baka, czy już zajeżdżonego konia? Raczej planuję kupić zajeżdżonego konia, na przykład, który ma już, nie wiem, z 2 lata za sobą jazdy, na przykład jakiegoś 5-6-latka, może i nawet 7-latka, po prostu, żeby już nawet coś tam skakał. Nie chcę za bardzo aż takiego młodego konia, żeby brać na przykład zajeżdżonego 3-latka czy 4-latka, tylko żeby już miał jakieś tam małe doświadczenie za sobą. Przynajmniej taki jest plan na dzień dzisiejszy. Pozdrowisz oczywiście mini 3153, przepraszam w ogóle, bo nie przeczytałam, od kogo to są pytanka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pytania się spodobają tak, jak najbardziej się spodobały. Mamy dalej pytanka od Ewinka Winterspeed i pyta się, czy twój królik dalej żyje. Właśnie niestety dawałam tą informację też na Instagrama, ale niestety Kulcia już nie żyje. Odeszła w listopadzie, 24 listopada, prawie rok w sumie minął. Bardzo mi było szkoda, ale w sumie żyła prawie 10 lat, bo tak naprawdę zabrakło jej 2 miesięcy, żeby miała 10 lat. Większość przynajmniej królików nie żyje tyle, więc jedyne co mnie pociesza to to, że przynajmniej miała długie i chyba spoko życie. Czy wiesz, o co chodzi z tymi geciami na TikToku? Nie mam pojęcia, ale Ziggy taką dostanie podobno, bo on taką chce. Więc mogę wam na jakimś live'ie czy na jakimś filmie pokazać następny nóg, bo pewnie Ziggy ją będzie miał. Która ma śpindamianów nowych podoba ci się najbardziej? Zdecydowanie Tobiano chyba, ale na pewno ta Izabelkowa
była ta, no ta, co miałam Stepmother. Stepmother to zdecydowanie, no wyświetli wam się, ta Masia jest moja ulubiona. Następnie mamy pytanka od Elakot 5654. Lubisz zebry? Tak, bardzo lubię zebry w sumie. Bardziej wolę konie, ale w sumie chciałabym mieć taki bliższy kiedyś kontakt z zebrą, taki wiecie, namacalny. Ile chcesz zdobyć subów? Wydaje mi się, że taka wymarzona ilość subów to by było 100 tysięcy subów, ale takich, wiecie, w miarę aktywnych subów i więcej bym już nie potrzebowała tak naprawdę. Oglądasz Eurowizję? Nie. Które zadanie z Tęczowego Królestwa najbardziej lubisz? Wydaje mi się, że zbieranie podkówek, bo w sumie jakoś zawsze mi to wychodzi tak, że zbieram te podkówki i udaje mi się znaleźć wszystkie, więc chyba to jest takie lajtowe w miarę. Następnie mamy pytanka od Anita Plaga. Jakiej rasy konia będziesz kupować? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że szlachetna półkrew po prostu to będzie jakiś SP, ale nie musi to być konkretna rasa. Tak naprawdę zależy mi bardziej na jego umiejętnościach i budowie i żebym się z nim dogadywała. Twoje ulubione chipsy Doritosy Taco? Jezus Maria, muszę wam je pokazać, bo ja już o nich mówiłam w tym odcinku, ale... I to są, wydaje mi się, że aktualnie też te Doritosy. No i oprócz oczywiście tych z ciecierzycą chipsów, to są wiecie, o których wam mówiłam. Ulubiona rasa psa lub kota? No, ulubiona rasa psa... Ja kocham korgi, naprawdę. Golden Retriever też jest mega słodki. Ale no, wydaje mi się w sumie chyba jednak korgi na dzień dzisiejszy. Ulubione picie? Woda. Zdecydowanie woda jest... Będzie kiedyś chowany ze wspierającymi lub z widzami poprzez giveaway. Słuchajcie, żeby nagrać chowanego, po pierwsze trzeba się zebrać te 5 osób, co nie jest już łatwe. Każdy musi mieć czas, każdy musi mieć nagrywać, każdy musi mieć git mikrofon, mi to wysłać i to nie jest takie łatwe, jak wam się może wydawać. Nie będzie chowanego z widzami, ani z żadnymi wspierającymi, po prostu to nie jest takie łatwe, jak myślicie. Ulubiony kraj? Zdecydowanie Stany Zjednoczone. Gdzie najlepiej lubisz spędzać czas? Wydaje mi się, że albo w pokoju, albo po prostu na koniu. Następnie mamy Billy Mu 6RS, która pyta, czy masz lęk wysokości? Nie mam lęku wysokości, ale jak was to ciekawi, to Ziggy ma lęk wysokości. Czy skończysz z nagrywaniem SSO i zaczniesz nagrywać inną grę? Jak tak, to jaką? Na pewno planowałam nagrać Simsy, bo wyszedł ten nowy dodatek z końmi, więc na pewno muszę to nagrać, ale nie planuję w ogóle zrezygnować wtedy z SSO. Jeśli zacznę nagrywać inne gry, to nie zrezygnuję SSO, jeśli chodzi o same gry. Czy zrobisz serię z oglądania TikToków SS-owych? Powiem ci, że od dłuższego czasu to planowałam, ale jakoś nie wiem. Były inne filmy po prostu i nie miałam tyle czasu, ale na pewno taki film się kiedyś pojawi. Kiedy ostatnio byłaś w DUD? Nie pamiętam, bo ja znaczy no grałam w SS-o jak byłam w Niemczech, ale w DUD to ja byłam co najmniej półtora miesiąca temu. Czapka z daszkiem czy kapelusz? O Boże, kapelusz. W sensie jeśli chodzi o kapelusz kowbojski, to kapelusz. Ja w ogóle muszę sobie w USA z Ziggym kupić kapelusz kowbojski, ale wiecie, taki prawdziwy amerykański kapelusz kowbojski. Ja będę wtedy cały czas chodzić tylko w tym kapeluszu kowbojskim w tym USA. Ja wam przysięgam, na tych vlogach to ja będę tylko i wyłącznie w kapeluszu. Aktualizacja versus odcinek z widzami. Zależy jaka aktualizacja i zależy jaki odcinek z widzami, bo są różni widzowie. Z widzami zawsze jest fajna taka interakcja i tak dalej. Jeśli słabsza jest aktualizacja, to wiadomo, że odcinek z widzami, ale jak na przykład jest święto, to czasem są ciekawsze aktualizacje, ale jednak tych aktualizacji fajnie mniejszych mega w SSO jest mniej niż raczej tych odcinków z widzami, tak mi się wydaje. Pasowino czy Island? Kocham Islandy, ale pasowino, bo po prostu wolę wyższe konie. Wyjazd nad morze czy wyjazd w góry? Jeśli chodzi o polskie morze, to zdecydowanie góry. Gdzie masz stajnię w realu? Mówiłam to na vlogach stajni, więc zapraszam do playlisty z vlogami i tam wielokrotnie wspominam o tym. Następnie mamy pytanka od LoveWolf22. Lubię pierogi, uwielbiam pierogi. Fryz czy Lipican, fryz, jabłko czy banan, banan. Jakbyś miała skończyć z SSO albo z YouTube, to co byś wybrała? Zdecydowanie wolałabym skończyć z SSO. Czemu Minionek już nie jest moderatorem? Wielokrotnie już to mówiłam. On po prostu nie spełnia swoich obowiązków i po prostu popełnił po prostu zbyt dużo błędów jak na swoje stanowisko i już nie mogliśmy dalej pozwolić na to, żeby dalej to kontynuować. To wszystko, wiem, że dużo pozdrawiam ze szpitalka, życzę miłego dnia. Ojejku, życzę ci bardzo zdrówka i dziękuję ci oczywiście też za życzonkę. Następne pytanka są od Dory. Kurde, jeśli znowu będę musiała zmieniać konto, to ja nie wiem. Boże, Dory, mam nadzieję, że już nie będziesz musiała zmieniać, naprawdę. Ulubiona gra oprócz SSO, Need for Speed zdecydowanie, albo FNAF 2. Czy zrobiłaś kiedyś coś nielegalnego? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem, czy mogę o tym mówić. Ile masz koni w SSO? Dużo, nie chcę mi się liczyć,
ale chyba 90 ileś, jakoś tak pod setkę będzie podchodzić. Jak się czujesz z tym, że masz tyle wspierających, mega się czuję, naprawdę to doceniam i jesteście super i kocham was. Masz ulubiony wyścig w SSO? Wydaje mi się, że te ubaronowe fajne, bo są takie łatwe, sobie jedziesz, ale ja w ogóle, no chociaż to są moje ulubione mistrzostwa, wyścig to nie wiem, jeśli na coś wpadnę w montażu, to tutaj wam napiszę. Kiedy vlog ze ślubu z Zigim, znaczy co? Nie wiem, zobaczymy. Szymon Takoda pyta, czy przeze mnie stary miał przechlapane? Jak tak, to jak się nosi jego futro? Poz dla krumatych. Szymon się pyta, czy przez niego stary miał przechlapane i jak się nosi jego futro? Zajebiście. Jest bardzo wygodne. Henryk Czarnecki pyta się, twój ulubiony youtuber? Jak jest? Lubię bardzo Elevena, na pewno byłby w top 3, ale czy to jest mój ulubiony youtuber? Wydaje mi się mimo wszystko, że... no nie wiem. Jak powiem, Frisso będzie takie strasznie oklepane, ale strasznie po prostu jego podejście i to, jak on pracuje na YouTubie, mi się najbardziej chyba podoba z wszystkich youtuberów. I jeśli bym miała to powiedzieć, to tak, to. Tęcza czy Galaxy? Zdecydowanie Tęcza. Twój ulubiony koń Star Stable? Wydaje mi się, że... No jest to American Paint Horse, który wam się tutaj wyświetla. Największe marzenie już mówiłam. Czy pozdrowisz? Oczywiście Henryk, pozdrawiam. Czy masz kontakt z Julią Żugaj? Nie mam. Sylwia Gajewska 1042. Czy będą odcinki o SSO, aktualizacjach, jak będziecie w USA? Z aktualizacji nie będą, ponieważ no nie będę miała jak ich nagrywać. Czy będą live? Oczywiście, że będą live. Czy zamierzałaś zmieniać godzinę live bądź zmienić dzień? Czasem to się zdarza, że zmieniam, ale zazwyczaj zostają te piątki, żeby zachować jakąś regularność i też po prostu taki cykl tygodnia, wiecie. Czy stworzysz kiedyś jakąś piosenkę? Słuchajcie, ja już stworzyłam kiedyś piosenkę, jest to Hot 16 Challenge. Macie oczywiście link do tego w opisie, czy wam się tu wyświetla, ale ja nie jestem dobra w śpiewaniu, okej? Okay? Nie wiem, raczej więcej już nie będzie. Frytki czy kebab? Zdecydowanie kebab. W ogóle jedliśmy z Zigim w Niemczech kebab, tam gdzie kebab się narodził, taki kebab, jaki my znamy w Europie i on był cudowny. Jaka jest twoja ulubiona maść po Izabelku? To jest dobre, już chciałam ominąć to pytanie, bo wszyscy wiedzą, że to Izabelek mój ulubiony, ale po Izabelku wydaje mi się, że kasztanki. Zdecydowanie kasztanki, tak. Tylko, że z jasną grzywą albo z taką samą grzywą. No generalnie kasztany. Czy zmieniłaś kiedyś imię konia, a potem pomyślałaś, że to błąd, ponieważ zmniejszyli cenę? Nie. Ja chyba w SSO maksymalnie raz albo zero zmieniłam imię. Jakiego chcesz, żeby konia SSO dodało? Myślałam o koniku polskim. To było spoko. Ciekawe, jakby dodali. Nie wiem, jakie by maści tam dali, bo tam jest tylko jedna maść właściwie tego kucyka, no ale fryzy niby też mają jedną maść, więc wiecie. Czy miałaś inny kolor włosów niż obecny, czyli brąz? Znaczy to nie jest brąz, to jest ciemny blond, znaczy trochę mi jeszcze ściemniono, ale to jest ciemny blond. Tak, miałam włosy blond, takie jasne, bardzo, i miałam czerwone włosy. Macie tutaj pewnie jakieś zdjęcia. Czy chcesz zafarbować kolor włosów? Na dzień dzisiejszy nie, bo moje włosy przez te farbowanie troszeczkę się nabawiły i na razie to je regeneruje i chcę, żeby jakby odżyły. Czy podoba ci się pomysł, że SSO dodało nowe postacie? Pomysł jest super, gorzej z wykonaniem. Very hard, kapibara czy zygzak? Co to za pytanie? Oczywiście, że zygzak. Ja wiem, przepraszam wszystkie kapibary, no ale trudno. Kochasz swoich widzów? Oczywiście, mówiłam to już też na ostatnim Q&A, z tego co pamiętam. Skąd pomysł, żeby być youtuberką? Po prostu zawsze mnie to fascynowało i zawsze próbowała... Nie wiem, jakoś mnie ciągnęło do tego po prostu. Może dziwne, ale czemu nosisz okulary? Popsuł ci się wzrok od tak czy przez coś? Szczerze, ja noszę okulary dopiero od jakiegoś 13-14 roku życia. Tak, to w ogóle nie miałam okularów i w ogóle nawet nie miałam jakichś problemów z oczami. I nie wiem, czy to z wiekiem mi się po prostu zmieniło, czy przez komputer może, nie mam pojęcia, po prostu zaczęłam źle widzieć. I no, musiałam dostać okulary i na początku przez jakieś 2-3 lata nosiłam je tylko i wyłącznie do przepisywania z tablicy na lekcjach oraz na zawodach konnych, żeby widzieć numerki przeszkód, kiedy jest jaka przeszkoda. Mimo, że się uczyłam tych przeszkód po kolei, ale zawsze miałam spokojniejszy umysł, jak widziałam te numerki, więc wtedy na zawodach konnych też nosiłam okulary. No a później już mi się tak pogorszył jeszcze ten wzrok, że już noszę teraz cały czas. Czy będzie jakieś spotkanie z tobą w innym miejscu niż w Kawaliadzie? Zobaczymy, no. Jak będę na jakichś koncertach albo innych eventach i niekoniecznie końskich, to też będę wam dawała znać na Instagramie, więc zapraszam. I na pewno wtedy tam będziecie mnie mogli spotkać. Bonusy do Zigiego i Flutter. Kapibara czy lody? Kapibara, bo lody zjem i nie mam na kapibarę, bym miała na dłużej. A ty, Zigi? Jeśli mówimy o BMJ, to lody.
Jakie są wasze drugie ulubione kolory? Mój to fioletowy, a w sumie Ziggiego jaki jest ulubiony kolor? Czerwony drugi? Czarny w sumie. Czarny? No dobra. Do Ziggiego, jaki jest twój ulubiony youtuber, nie youtuberka? Obecnie nie posiadam. Do Flatek, gdybyś nazbierała na konia, jakbyś go nazwała oraz jaka maść? No Izabelek musiałby być i tak jak mówiłam, jakbym miała wybrać jakieś imię, to mam w głowie tylko Lighty. To tyle, pozdrawiam, miłego wyjazdu do USA, życzę, dziękujemy ci bardzo i oczywiście to było ostatnie pytanko na dzisiaj i mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Jeszcze jeśli wasze pytanka się nie znalazły na tej liście, to prawdopodobnie były w poprzednim Q&A. Jeśli go nie oglądaliście, zapraszam, oczywiście macie tu i link w opisie. A ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia i wyczekujcie kolejnych filmów oczywiście.